Polska jest częścią Unii już 15 lat. Dzięki środkom europejskim powiat gdański mógł zrealizować szereg ważnych dla regionu inwestycji. 15 lat w Unii to piękny czas budowy Polski, zmiany Polski, bo i wieś się zmienia ogromnie, i miasta. Dzięki pieniądzom, które trafiły, mogliśmy się szkolić. Zrobiliśmy sporo inwestycji, których nie byłoby szans zrobić bez wsparcia Unii Europejskiej. Ja sobie nie wyobrażam, gdybyśmy w tej chwili cofnęli się 15 lat temu i gdyby w 2004 roku nie było tej decyzji o przystąpieniu do Unii. Nie wiem, jakbyśmy wyglądali na dzień dzisiejszy. Nie wyobrażam sobie tego. Lista inwestycji jest bardzo długa. Do najważniejszych zaliczyłbym niewątpliwie przebudowę kanału Raduń. Wartość inwestycji 35 milionów złotych, w 100% sfinansowana przez Unię Europejską. Do innych ważnych inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską należy zaliczyć przebudowę ulicy Raciborskiego. Wartość inwestycji ponad 24 miliony. Przebudowę drogi w Kleszczewie, która była drogą gruntową, teraz jest asfalt z chodnikami. Trzeba jeszcze dodać o termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Wartość inwestycji ponad 13 milionów i takich inwestycji moglibyśmy wymieniać dużo, dużo więcej. Środki europejskie dają wiele dodatkowych korzyści. Dofinansowanie z Unii Europejskiej są dosyć istotne i to zazwyczaj 50, a nawet powyżej 50%. I dzięki tym pieniądzom możemy wykonać dużo zadań, które są realizowane na bieżąco. Dodatkowo, przez to, że mamy dofinansowanie unijne, możemy więcej własnych pieniędzy przeznaczyć na remonty, na budowę, przebudowę dróg, chodników. Naprawdę zmieniamy obraz miasta i powiatu. Środki z Unii są niezwykle ważnym elementem wpływającym na rozwój powiatu gdańskiego. Bardzo cieszy ilość zrealizowanych już projektów, a my mamy nadzieję, że w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Polecamy również zobaczyć. Powiat gdański rozbudowuje szkołę podstawową specjalną w Warczu oraz Północna TV na drogach powiatu gdańskiego. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.